Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Panowie Ministrowie, socjaliści wierzący i niewierzący, i dzisiaj będzie i o tych, i o tych. W imieniu Klubu Poselskiego Kukiz 15 na podstawie 194 artykułu regulaminu Sejmu złożyłem wniosek o przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów podczas 15 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej informacji bieżącej dotyczącej polityki kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i instytucjach podległych Rady Ministrów. Uzasadnienie. Zgodnie z doniesieniami prasowymi już 200 stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, agencjach państwowych, zwłaszcza rolnych i instytucjach zostało obsadzonych przez rząd osobami związanymi z partią rządzącą, działaczami PiS, bliskimi, zwolennikami, znajomymi. Analizując listę obsadzonych stanowisk, zachodzi bardzo poważna obawa dotycząca kompetencji części przynajmniej tych osób. Mieliśmy nadzieję, że PiS wyeliminuje patologię socjalistów niewierzących, czyli Platformy i PSL-u. Co mówił o kumoterstwie znany XIX-wieczny pisarz Frédéric Bastiat? Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania, i kodeks moralny, który go będzie gloryfikował. I mam wrażenie, że tak właśnie się dzieje w naszym państwie. Józef Piłsudski mówił w 1926 roku, że staje do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa, panowaniem rozwydrzonych partii i stronnic nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem o groszu i korzyści. Czy mogło być lepiej? Tak, zapowiedź była lepsza. Pan prezes Kaczyński mówił, że nie ma, jeśli chodzi o sprawę nepotyzmu, żadnej taryfy ulgowej. Naprawimy państwo i dotyczy to wszystkich. Minister Kempa mówiła o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pokazując, że na prawie 3700 nazwisk, 1700 ma bardzo podobne, czy te same nazwiska, co wprawiło w osłupienie Najwyższą Izbę Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak zatem jest? Niestety, zgodnie z zapowiedziami z kampanii partii rządzącej, obywatele mieli prawo oczekiwać takiego doboru spółek, kadry spółek, który rościłby sobie miano profesjonalistów. Niestety tak nie jest. Przykładów negatywnych jest niezwykle dużo. I teraz postaram się je wymienić. Fizjoterapeuta i jednocześnie radny PiS Jacek Chwaleń został członkiem Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości. Cóż ten członek PiS-u w nieruchomościach będzie masował? Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie podkreślało konieczność rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz dążenie do wzmocnienia polskiej obrony narodowej. Jednocześnie na stanowisko doradcy kluczowej instytucji został powołany syn europosła Ryszarda Czarneckiego. Prezesem grupy Tauron został Zdzisław Filip, sejmikowy radny. Jego kompetencją jest to, że jest kolegą ze szkoły podstawowej pani premier. Najzabawniejsza jednakże jest Wioletta Mackiewicz-Sasiak. Jest pielęgniarką w Domu Opieki Społecznej i właśnie została członkiem Rady Nadzorczej giganta energetycznego Energa. Cóż wspólnego owa fenomenalna członkini ma z energią? Jest energiczna. To jedyny czynnik. Praca, nie obietnica, to hasło wyborcze dla niej właśnie się spełniło. W agencjach rolnych mamy też ciekawą sytuację. Henryka Młynarczyka, wiceszefa lubelskiego oddziału agencji, były poseł samoobrony, członek Rady Politycznej PiS, i Bogusława Witkowskiego, to niezwykle ciekawa postać. Szef wrocławskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych rządził 2 tygodnie. Zgadnijcie państwo dlaczego? Bo się pomylono. Partyjne nominacje do spółek z udziałem Skarbu Państwa to jest tragedia naszego państwa i ona ma charakter 3 odsłon. Po pierwsze, partyjne prezenty fundowane z kieszeni obywateli. To źle. Jest to cios dla rynkowych pozycji naszych spółek oraz zagrożenie dla wielu miejsc pracy w spółkach Skarbu Państwa. Potrzebujemy, panowie ministrowie, nowego doboru kadr, takiego, który spełniałby wiele warunków, ale podstawowym jest profesjonalizm. Oczekujemy informacji, według jakich kryteriów dobierane są te osoby do pełnienia funkcji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w instytucjach podległych rządowi, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o spółki Skarbu Państwa. To wielkie królestwo PSL-u zostało przejęte przez PiS i wielkie królestwo Platformy również przez PiS. Także tu się socjaliści kompletnie nie różnicie. Traktujecie nie przedsiębiorczość jako sferę swojego własnego działania, tylko przedsiębiorczość realizujecie w spółkach Skarbu Państwa i w agencjach.
A to jest skandaliczne i na to społeczeństwo nie pozwalało. Mamy mechanizmy konstruktywne, mechanizm antysitwowy, panowie ministrowie, czyli w zarządach spółek Skarbu Państwa nie powinni zasiadać członkowie partii z rok wstecz działalności. Powinniśmy częściowo przynajmniej prywatyzować spółki niestrategiczne. I wreszcie pytanie najważniejsze. Czy po tej informacji bieżącej, panowie ministrowie i koalicja, przepraszam, partia rządząca, weźmie absolutnie to pod uwagę i wreszcie będzie dobrą zmianą, bo wiele waszych aspektów jest pozytywnych, ale ten spotyka się z ogólnym oburzeniem społeczeństwa, a my jesteśmy klubem obywatelskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.